Cześć, nazywam się Radek Krzyżanowski, muzyką elektroniczną zajmuję się od kilkunastu lat. Od początku działalności związany jestem z zespołem Camp, możecie mnie też kojarzyć z projektu Wither Away, a ostatnio zacząłem produkować muzykę pod aliasem La Jean. W czerwcu tego roku wydałem swój pierwszy materiał Rio Techo w holenderskiej wytwórni Pursuit, wytwórni zajmującej się muzyką techno. I właśnie tym rodzajem muzyki klubowej chciałem zająć się w tej serii tutoriali. Na warsztat wziąłem utwór Camp Cookery, utwór znany z koncertów czy zeszłorocznego albumu Camp Life. To jeden z takich naszych najbardziej tanecznych utworów w historii. Bardzo energetyczny, z mocnymi dropami, z długimi nabudowaniami. Idealny materiał na muzykę klubową. Cookery nie doczekało się jeszcze wersji studyjnej, dlatego na potrzeby tego kursu stworzyłem specjalną wersję i tutaj moim założeniem jest po prostu produkcja utworu, który z powodzeniem może być zagrany w warunkach klubowych, a który da słuchaczom i tańczącym przede wszystkim odpowiednią dawkę energii i emocji. Aby lepiej zrozumieć projekt i dziejące się w nim procesy, zrezygnowałem z użycia instrumentów zewnętrznych i efektów zewnętrznych, tak żeby wszystko było widoczne w projekcie, by było wewnątrz wygenerowane. Kurs przeznaczony jest zarówno dla początkujących, którzy mają jednak już jakąś podstawową wiedzę w zakresie obsługi programu Ableton Live albo dowolnego innego programu typu DAW, jak i tych bardziej zaawansowanych, którzy będą chcieli poznać inne patenty, moje patenty właśnie tutaj wykorzystywane w produkcji muzyki klubowej. Przeprowadzę Was przez kolejne etapy produkcji, od części najbardziej kreatywnej, czyli tworzenia pomysłów, tworzenia groove'u, tworzenia brzmień. Potem przejdziemy do aranżowania, a skończymy na etapie miksu. Na tym ostatnim etapie udostępniam Wam projekt w formacie ALS, który dał Wam bezpośredni wgląd we wszystkie pomysły i dostęp do sampli i narzędzi użytych do stworzenia tego projektu. No, to chyba tyle. W następnej części wspólnie posłuchamy utworu. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.